Tak, przygotowany do gardziel do ściągnięcia. Liny żeśmy zdjęli. Pasami żeśmy to spięli. Tu jest podniesione i co? Zobaczymy co będzie to. Co to będzie z tego. I tak, kamerka nam się ładuje, jak zawsze. Nie naładowana, kurwa. Co ty robisz, że nie ładuje? No widzisz, zapomniałem włączyć baterii z paczki, a ładowałem tylko. Kamerkę tylko zacząłem ładować, nic więcej. Dygaj go, zobaczymy co to będzie. Może ulży ją do góry jeszcze. Może do góry ją jeszcze ulży, deko. O, no i teraz. No. Zachować, idzie. Poszło. Co? Już nie. Wyszło. Dobra, bo podno... Dawaj, cofaj. Cofaj, cofaj jeszcze. Cofnij się jeszcze, na spokojnie. Jeszcze możesz. Jeszcze, dobra. W sumie tak. Dawaj. Wyjdzie. Nie strzelaj tak, bo dęba postawisz go. Dawaj. Kręć, stop. Dobra, jest. Cofaj. Gdzie chcesz ją postawić? Dobra, niech se stoi. Niech tu będzie. No kurwa, elegancko poszło. Trzeba to umyć znowu. Ale capy. Jeden jest prosty. Tyle pisko. Jeden prosty jest. To jest blacha tylko ten podsiewacza. Klepisko tam dalej wchodzi. A tu jest klepisko. No od tyłu od tu wchodzi, tu się zaczyna. No i tak. Śrubka. I co, będziemy to ściągać i zobaczymy co tu będzie. No i tak widzowie. Gardzie zdjęta, mamy tak. Chytacz kamieni tutaj, ten zbiorniczego odchytacza zdjęliśmy. Z lewej strony. Teraz mi tego. No. Z lewej strony zdjęliśmy te bolce. Mam problem z zawleczkami, by takie zawleczki tu powkładał, że daj to spokój. Smażyć się w piekle powinien. Ale było widać, że już wymieniane. Blachy też. I co? Powoli idzie. Rozwalamy ten z go złoma, jak to niektórzy piszą. Rozwalamy złoma, jak pisaliście tam niektórzy. Ja tam się nie przyjmuję takimi komentarzami. Zrobimy se po swojemu, będziemy wiedzieli co mamy chociaż. Tak jak Perkin zrobił se ciągnik i wie co ma. Tak jak my będziemy mieli, tak my zbliżone będziemy mieli. Że ten, że mamy, wyszło ci? Że będziemy wiedzieli co mamy i się nie będziemy tam przejmowali później. Jak pojedziemy w pole, czy coś może nie, co może się nie... Wsiąść. Jak, poszło? A jebnij go od zewnętrznej strony. No to weź go walnij. Nie tutaj, a już zjąłeś zawleczkę. Dobra. Tylko bij tutaj, w tego bolca co tu jest z boku. W tę dziurę. Nie, bo on musi się tam rozłączyć, to idzie na dół. Mhm. Też breszkę masz taką. Masz taki fajny weczek. Nie, to mi nic nie da, bo ja biję się okrętem, a śrubokręt mi wchodzi w bo. Aha, rozumiem. Chodzi mi w bok, wychodzi mi w... A jak wyżej, poczekaj.
A nie, pójść jeszcze na dół. Chcesz ruszyć śrubokręt? Albo breszko może, co? Nie, bo muszę włożyć tutaj do dziurki. Nie chcę wejść. I tak. Gardzie zdjęta. Zaraz idziemy do domu na kawę. Jak to zdejmiemy klepisko, zamawiamy części. Bierzemy się za dalsze prace. Tam jest gąsko, ma jednak tak daleko. Tak było blisko? Panie co, sportowy. Widzowie, kupcie mi tego zegarek. To zegarek sportowy. Jak to tu? No jest już blisko, ale jednak jest daleko. Blisko, tak daleko. Kurde, waży to klepisko. Powiem ci, waży to klepisko trochę. Waży to klepisko. Może wejdzie. Jakby stąd rurę wziąć i wiesz. Aha. Może ja wejdę w łapę, wsadzę, mam mniejsze dłonie. No ale co mi to dasz, wsadzisz? Widzisz, że to trzeba tam wsadzić i wybić to, a? Pyka, pyka, pyka. A że tu... A? No poczekaj, zaraz ci zmodzę, co? Pokręt wchodzi, ale... Czekaj jeszcze, bo podegnę. Tamtej fajnie wyskoczyła. A tu się nie chce. Dobra. Poszło? Dobra, trzymaj teraz. O, poczekaj. No, trzymam. Wsadzasz tam łapę jeszcze? Wsadzam. Dobra. O. Trzymaj. No, trzymam. Muszę te zabezpieczenia zrobić. Widać przelot. Idzie. Ktoś dał podkładkę sprężynową na bolec, który i tak się nie odkręci. Kury wyjdzie. Tam co miały, to dawały pod rękę. Czekaj, ja se tu jeszcze łapką podniosę. Dobra. Suka zdjęta. 40 śrub odkręcone. Godzina czasu. Stanie kręcenia. Żeby na kowadło. Hum, weź, trzeba by korki na uszy nałożyć. Dobra. Jakieś kamyczki sobie tu leżą. Albo to są te druty tu przykręcone. No. 17 to będzie. To było 17. Coś tam idzie.
No. Dobra. Jeszcze tu w rogu jest. Paczkaj. Dobra, wyciągamy klepisko. Czekaj. O. Za bardzo tam. O, i teraz pomału. Może wyjdzie do UDGG. Coś trzyma. Pchnij do twojej strony, tam w rogu, do przodu. Do przodu. Wepchnij je. Czekaj, idzie ta rura. Szarpnąłeś? Dobra. Trzymając spodu. To waży pieroństwo. Opa. Opa. No i klepisko jest w ładnym stanie. Tak. No jak? Nie ma dziur. Jest jeden dół pokrzywiony, to że jest przestrzał i wiesz, te bolce. U sąsiada to aż normalnie te bolce są porozjeżdżane, wiesz. Dziura jest aż. No ale i tak jest krzywa. Tyle to jest. Bolce. Bolce. Co? Klepisko? No naprawi się je. Chodzi o to, że te listwy są proste całe wszędzie, nie? Tu, oprócz tutaj tylko, tak to są proste. Zbieramy dalej mucarnię. Gdzie jest ten zielony śrubokręt? Tu jest. Ci. To jest piesek. Pilnuje nas, żeby dobrze robota szła. Czy to jest. Jeszcze nie wkręcę. Kurde, nie ty. Trzeba czymś twardszym tu przypieprzyć. Się to rozeszło. To nie kura? Piesek. Pokaż mu. Wydaje się, że tu jest jeszcze przykręcone. Gdzie? To jest jeszcze. Nie jednij się. O, idzie. Przykręcone? Tak. 19. 24, tu jest 19. Nie takie rzeczy się tu na tym podwórku składało i rozbierało, także bizon na mnie straszny. Kolejny level zaliczony. Kolejny achievement w naszym dzienniku zadań i osiągnięć będzie odhaczony. Nowego nie kupił. A by dali nam pieniądze na nowy. Byśmy jeździli nowy. To bym sobie kupił ciągnik i kupił tego bizona. O, tak to remontujemy. I tak by kupił kurwa bizona i kupił sobie ciągnik, a by dały na pieniądze nowy i bizona. By sobie... problem z głowy.
Te gwiazdy się ściągnie. Gwiazdy się ściągnie i będziemy resztę ściągać tutaj. Będziemy rozłożysko tam rozbierać i wyciągać ten wał mucarni. To jest. Powiem dlaczego? Wyciągamy. No wyciągamy, bo trzeba nowy wał. A dlaczego trzeba nowy? Bo ktoś tam już rzeźbił. Tak. Nasi już byli tutaj. I już się nacięliśmy niestety. Ja wiedziałem, że mucarnia do roboty. Mówiłem ci od początku. Ale kurwa, zrobimy sobie po swojemu i do żywotka. Klepisko nowe, cepy nowe, wał nowy, dzory. Czego więcej do szczęścia potrzeba później? Dać. Czego do szczęścia będzie więcej potrzeba, powiedz tam. Nie, rusza się. Wiem. O kurde. Zajdzie łatwo. Plin. A tu ruszy się. Daj no te breszki jeszcze. Dobra, tu się rusza. Nie wiem, czy to będzie... Ale kurwa, grada to. Wał w tę stronę musimy zbijać. Bo wał ale klin wyjmiemy. To już se przejdzie. Bo wał musi wyjść w tamte strony. Tak, wiem, wiem. To już se klin wyjmiemy, to już pójdzie. My tam pracy się nie boimy. Także nie przejmujcie się, widzowie. Będzie dobrze. Ale to grało, matko. Nie stukaj na razie. Już prawie wyszedł. Nie kręć mi tu, to chcę odkręcić najpierw. Dobra, to kręć. Że cię na to piwo tak ciągnie, ale dajże, poczekaj jeszcze chwilę. Obiecał mu człowiek piwo, to już szok, ja już szok, nie potrzebuję, nie potrzebuję piwka, bo sok z gumy jagód jest, Także robota będzie lepiej szła. Nie schodzi. Dobra, czekaj. Już zszedł. Teraz tylko zostaje wyciągnąć. Jasne. Jak słońce. Gwieździste. Dobra, trzymaj ten wał. O kurwa. Kurwa, masz. No ruszyłaj się rozpocząć. Potrzebuję śrubkę tutaj mieć. Z tej strony to... Poczekaj, już patrzę. Z tej strony? Ta śrubka odkręci. No to już masz. No już. Nie ta, ta z tyłu? Nie, tą teraz. Aha. No. Złapało. Weź nam ten krótko, musisz wsadzić dobrze. Jest? No. Czekaj, nie? Poczekaj. Te, a inaczej, w tą stronę spróbujemy. Ale nie ma znowu ruchu. No dawaj, przyjdź. Poszło. O, teraz tak. No. Żeby pod nasadka później naszła. Jeszcze. Pociągnij do siebie. Daczko, pociągnij troszkę do siebie. Nie da się. Już. Idę jeszcze po jakieś pudełko. Dobra. Już nasadka wejdzie.
Masz flamaster? Podpiszemy tutaj. Dwa umockarne. Jest. Tu te kliny można wsadzić. Dobra. Śruba tu jest, śruba. Chyba. Co? To jest śruba od tego. A masz nakrętkę? Gdzieś tu jest. W tym sianie. Tu chcesz? Łapało? Nie, nie łapię. Krzywo. No, krzywo jest. A weź tak. Tu będzie trzeba szpilki tu uruchomić, wiesz? Bo szpilki się wygną. A to ty ni chuja nie chce. Nie ciągnę to. Nie ciągnę, przytrzymam palcem. Kurwa, to znaczy naciąć te szpilki. Nie chcą się wkręcić w to. Nie chcą? Nie chcą. A jakby zeszlifował? No dobra, weszły. O. Jakby wiesz, nagięło się, nie? O, jedną szpilkę. Czekaj. Włóż jedną szpilkę. Ale nie, to czekaj. To się zjebie. Wkręcić ją trzeba. A i tak obudowa jest do dnia. Tak. Tylko, że... No, nakręć jeszcze. Kręć, wkręć. Ale nie, wkręcę, ale tu nam się nie zakręci gwint. No, bo jest pieprzony. Pieprzony. Trzeba zaszlifować. Ta mała szlifiereczka by się przydała stołowa. Ostatni się przebije i wał jest nasz. Dobra. Ostatnia sztuka. Mamy to. 5 sztuk. I wał wyciągnięty, proszę państwa. I wał wyciągnięty. Chłopaka. Waży trochę, co? No, powiem wam, że 20 kilo. 20 kilo jest. Dobra, czekaj. Gaś. No i tak, widzowie, mamy tu wszystko ściągnięte. Teraz tylko trzeba wymyć i zaimpregnujemy żywicą podłogę podsiewacza później.
Już blachania nie się ziera, tylko ta żywica. Zaciepiemy ją i będzie. No i co, teraz sprzątamy. Będziemy myć.